Dzień dobry Państwu. Muzyka powstała na przestrzeni prawie 1000 lat, znakomici wykonawcy i bardzo różnorodne utwory. Tak najkrócej scharakteryzować można festiwal barokowy, który trwa właśnie w Bydgoszczy. Do kalendarza kulturalnego wszedł jako bydgoska scena barokowa. Mimo że odbywa się dopiero po raz drugi, zyskał duże grono słuchaczy i zwolenników. A bez wątpienia jednym z jego atutów jest miejsce, w którym się odbywa. Jest to Kino Pomorzanin. Drugą edycję festiwalu otworzyły melodie na psałterz polski Mikołaja Gomułki, skomponowane do tekstów Jana Kochanowskiego, a wykonywane znakomicie przez chór Polskiego Radia pod dyrekcją Agnieszki Budzińskiej-Bennett. Utwory napisane przez Mikołaja Gomułkę, właściwie jeden z dwóch tylko istniejących w Europie zbiorów kompletnych psalmów w języku narodowym z muzyką. To jest ewenement właśnie na skalę całej historii muzyki właściwie. Mamy tutaj do czynienia z muzyką wysoką, z muzyką, która też towarzyszyła dworom, towarzyszyła królom. Przecież Mikołaj Gomułka był nadwornym kompozytorem, był nadwornym muzykiem, obracał się w kręgach bardzo wysokich, ale też przede wszystkim najwyższego kunsztu, najwyższych lotów poezja, i to poezja, która warunkuje nasz język polski, którym się posługujemy po dziś dzień. Inauguracyjny koncert muzyki renesansowej pokazał, że druga edycja bydgoskiej sceny barokowej została znacznie rozszerzona pod względem repertuaru. To nie tylko kompozycje epoki baroku, ale także wielu innych epok. Dla nas muzyka baroku jakby jest synonimem muzyki dawnej, ale muzyka dawna to jest pojęcie, które się rozszerza. Muzycy wykonujący muzykę dawną na instrumentach historycznych, czy śpiewający w sposób jakby historyczny, można tak powiedzieć, sięgają po coraz wcześniejszy i coraz późniejszy repertuar, chcąc jakby wykonywać tą muzykę tak, jak ona funkcjonowała w czasie swojego powstania. I my chcemy pokazać, iż to pojęcie muzyka dawna tak naprawdę jest dużo szersze niż sam barok. Celem bydgoskiej sceny barokowej jest przybliżanie wybitnych, a często dziś zapomnianych dzieł dawnych epok. My jako twórcy festiwalu staramy się o to, żeby w programie znajdowały się zarówno rzeczy, które jakoś mogą być bardziej znane, kojarzone, czy kompozytorzy, którzy są czołowi i powszechnie znani, tak jak Jan Sebastian Bach, i żeby obok nich pojawiły się dzieła, które są albo zupełnie nieznane, albo wręcz będą prawykonaniem współczesnym, tak jak zakończenie festiwalu i opera Nicola Porpory Filandro, która w zasadzie współcześnie nigdy nie została w całości wykonana. I zrobimy to tutaj, my, w Bydgoszczy. Chcemy, aby w programie festiwalu znalazły się dzieła wyjątkowe, ale też z dużym nastawieniem na to nasze dziedzictwo kulturowe. Nie tylko chodzi o muzykę polską, ale w szeroki sposób związaną jakoś z Polską, z historią Polski, z kulturą Polski. Głównym organizatorem bydgoskiej sceny barokowej jest Stowarzyszenie Akademia Muzyki Dawnej oraz Kino Pomorzanin. Koncerty odbywające się w sobotnie i niedzielne wieczory budzą duże zainteresowanie melomanów, którzy w ramach festiwalu będą mieli okazję posłuchać m.in. muzyki wykonywanej w pałacach biskupów warmińskich czy XIX-wiecznych salonach Warszawy.